Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. Zostaw oczywiście kciuka, suba, dzwoneczek i komentarz, bo każdy komentujący bierze udział w giveaway'u z karnetu bojowego na sezon oczywiście 6 z rozdziału 2. Więcej info o tym konkursie i giveaway'u masz oczywiście pod pierwszym filmem z Fortnite'a z tego sezonu. I oczywiście chciałem Ci w nowym roku życzyć wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj jest w sumie 1 stycznia. Dobra, zadanko, którym się dzisiaj zajmiemy, to oczywiście odkop gnomy z Fortu Naleśnik i przyjemnego parku, więc lecimy na plac zabaw i pokażę Ci, gdzie znajdują się te gnomy. No i jesteśmy już na placu zabaw, zaczniemy sobie od przyjemnego parku. Tutaj pierwsza miejscówka to za domkiem, za Uselessem. W tym miejscu będzie taki mały kopiec, który wystarczy uderzyć kilofem albo strzelić z broni. Lepiej kilofem oczywiście to robić. To tam macie pierwszego gnoma na przyjemnym parku, a drugi gnom znajduje się tutaj zaraz obok. Dokładniej tutaj w tym miejscu. Gdzieś tutaj w tym okolicy będzie on się po prostu znajdował, taki pogóreczek, i sobie po prostu bijesz z kilofa i w ten sposób go znajdujesz. I druga miejscówka na lewo pod tych piasków, Fort Naleśnik, czyli ta tutaj zabudowania. Tutaj w tym miejscu na samym dole będzie znajdował się jeden z gnomów, którego trzeba odkopać, a drugi jest tutaj zaraz obok, tutaj w tym miejscu. Będą takie małe pagórki, na które trzeba po prostu uderzyć kilofem i w ten sposób je wyciągnąć z podziemi. Dzięki serdecznie za oglądanie, pamiętaj oczywiście o kciuku, subie, dzwoneczku i zapraszam Cię na kolejne filmy oraz na streamy, które są na Twitchu, link oczywiście w opisie, więc zachęcam do wbijania gramy w Fortnite'a z widzami. Trzymaj się, cześć!